Diego Maradona jest jednym z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej. Na wszystkich listach, które znalazłem, znajduje się w top 4, wymieniając się pozycjami z takimi legendami jak Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Pele. Dzisiaj powiem wam o 10 rzeczach, których najprawdopodobniej nie wiecie o Argentyńczyku, który jest uwielbiany w Neapolu. Ale zanim przejdziemy do filmu, to tutaj macie listę 10 ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie znaleźć się na takiej liście w następnym odcinku, no to wiecie co robić. A teraz przejdźmy już do filmu. W 1996 roku Maradona był jeszcze zawodnikiem Boca Juniors. Była to końcówka jego kariery i widać było, że bawi się swoim życiem. Tego roku jego kolega zaprosił go do walki charytatywnej, a tym kolegą był mistrz świata wagi muszej Santos Lanciar. Maradona postanowił spróbować swoich sił w boksie i wyszedł naprzeciw swojemu przyjacielowi. Walka trwała 3 rundy, bo na tyle umówili się panowie, a podczas tej walki Maradona uderzał nie tylko swojego przeciwnika, ale też sędziego. Ogółem zrobili naprawdę niezłe show, a rezultat był zaskakujący, bo walka skończyła się remisem, a dochód z całej walki został przekazany na rzecz klubu generała Paza Juniora w Kordobie. Maradona był jedyny w swoim rodzaju. Nie tylko na boisku, ale też poza nim. W 1991 roku największy przemytnik nielegalnych substancji Pablo Escobar zaprosił Maradonę do La Catedral, miejsca, w którym swoją odsiadkę odbywał El Patron. Diego pojechał do tego więzienia nie wiedząc, kim jest Escobar i dokąd się wybiera, a przyjechał do Kolumbii tylko ze względu na pieniądze, bo te za przyjazd i granie w więzieniu zaoferował mu kolumbijski boss. Panowie w końcu spotkali się w biurze Escobara i jak mówił Argentyńczyk, Escobar opowiedział mu historię swojego życia i to, że wiele ich łączy, bo oboje wyszli z biedy i są jednymi z najlepszych w swoich profesjach. No to musiała być dość dziwna rozmowa, bo Argentyńczyk znany był ze swoich występów na boisku, a Escobar obraca się w całkowicie innym świecie. Po meczu towarzyskim zagranym w El Catedral, kolumbijski boss zaprosił go na imprezę i jak sam Maradona mówił, to była najlepsza impreza w jego życiu, z najładniejszymi dziewczynami, jakie widział w swoim życiu. A co najlepsze, to wszystko działo się w więzieniu. Następnego dnia Argentyńczyk dostał pieniądze i pożegnał się ze Escobarem, ale ta interakcja przejdzie do jednych z najdziwniejszych w historii, choć wbrew pozorom panowie mogli mieć naprawdę sporo wspólnych tematów. Diego nie umiał się kontrolować na boisku. Raz robił takie rzeczy, ale też i takie. Ale to nie jest najgorsze w jego życiu, bo tak jak Kolumbijczyk miał pociąg do pewnych białych substancji i niestety to nie działo się po jego karierze, tylko w jej trakcie. Po raz pierwszy został przyłapany w 1991 roku podczas gry w Neapolu, co było szokiem dla wszystkich kibiców włoskiej piłki, która wtedy była najsilniejszą ligą w Europie. Diego znajdował się w każdej stacji telewizyjnej, a za używanie zakazanych substancji został po raz pierwszy zawieszony na 15 miesięcy. Później przeszedł do Sewilli, aż wylądował w Newell's Boys, ale nie pograł tam, bo w jego organizmie podczas Mistrzostw Świata w 1994 roku znaleziono 5 nielegalnych substancji, przez co od razu został zdyskwalifikowany i znów został zawieszony na 15 miesięcy. A podczas tej przerwy spędził kilkanaście tygodni w Szwajcarii, aby pokonać swoje uzależnienie i pociąg do nielegalnych substancji. Ale nie udało mu się pokonać tego uzależnienia i w 1997 roku znowu przechodził przez testy i znów je oblał, co doprowadziło do końca jego pięknej i dość specyficznej kariery. Ale pomówmy też trochę o jej początkach i tutaj musimy cofnąć się do 1968 roku, bo w wieku zaledwie 8 lat został odkryty przez skautów, gdy grał w klubie Estrella Roja, a jego kariera z roku na rok nabierała niebywałego tempa. W wieku zaledwie 15 lat zadebiutował w najwyższej lidze w Argentynie, stając się najmłodszym debiutantem w historii ligi. A w 1979 roku młody Diego razem z młodzieżową reprezentacją Argentyny po raz pierwszy wygrał Mistrzostwa Świata dla swojego kraju, tym razem były to Mistrzostwa Świata Juniorów, a zaledwie 3 lata później podbijał serca fanów na mistrzostwach w Hiszpanii. Tak, to te mistrzostwa, w których Polska zajęła trzecie miejsce, a już podczas tych mistrzostw każdy wiedział, kim jest ten niski Argentyńczyk. Dlatego podczas meczu z Włochami został ustanowiony dość niechlubny rekord. Diego podczas tego spotkania faulowany był aż 23 razy i nie były to delikatne faule, bo te, za które teraz daje się czerwone kartki, w 1982 roku no, nie dawało się za nie nawet żółtej. Więc wejścia na Maradonie były dość brutalne, a największą zmorą Diego w tym meczu był włoski obrońca Gentile, który nie dawał mu żyć i w obronie był dość brutalny. To on jest autorem powiedzenia, że piłka może przejść, zawodnik też, ale nigdy razem. Argentyńczyk ciągle narzekał rumuńskiemu sędziemu i zwracał uwagę na nierozważne wejścia Gentile, a rumuński sędzia tak się zdenerwował, że żółtą kartkę otrzymał Maradona, a nie jego rywal. No nie ma mu się co dziwić, bo włoski obrońca naprawdę nie dawał mu żyć. Na swój rewanż Maradona nie musiał długo czekać, bo w 1986 roku znów grał przeciwko Włochom i tam udało mu się strzelić bramkę i wyjść z pierwszego miejsca w grupie. Ale podczas tych mistrzostw świata rozgrywanych w Meksyku napisał niesamowitą historię. 22 czerwca 1986 roku Argentyna mierzyła się z reprezentacją Anglii, która w swoim składzie posiadała wybitnego strzelca Garego Linekera. Na Estadio Azteca przyszło aż 115 tysięcy
tysięcy kibiców. A Diego nie zawiódł. Zdobył dwie bramki i obie są historyczne. Jedna z nich jest tą, która do tej pory uważana jest za coś niedorzecznego. Chodzi o rękę Boga. To właśnie tego dnia Maradona zdobył bramkę ręką, która dała zwycięstwo nad reprezentacją Anglii. Jak sam mówił, pół bramki strzeliła jego głowa, a pół ręka Boga. Ale bramka na 2-0 jest bramką, którą trzeba po prostu zobaczyć. Bo brakuje słów, żeby ją opisać. Po tym zwycięstwie Maradona poprowadził Argentynę do zwycięstwa w półfinale, znów zdobył dwie bramki, pokonując Belgię, a w finale Argentyna zmierzyła się z RFN, wygrywając w finale 3-2 i Diego poprowadził swoją ukochaną Argentynę do Mistrzostwa Świata, zostając najlepszym zawodnikiem tego turnieju, a podczas całych tych mistrzostw sfaulowany został aż 53 razy. Argentyńczycy mają obsesję na punkcie piłki nożnej, a po wygranych Mistrzostwach Świata dochodziło tam do absurdów, a jednym z nich jest Iglesia Maradoniana. Jest to religia, która została stworzona przez fanów Maradony. Tak, nie przesłyszeliście się. Religia. Powstała ona w październiku 1998 roku, założona została przez 3 kolegów, a podobno liczy ponad 40 tysięcy członków, a szczególnym dniem dla wyznawców tej wiary jest 30 października, czyli dzień urodzin Maradony. Wtedy zbierają się oni w restauracjach i celebrują jego urodziny, a apostołowie kościoła Maradony, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, wygłaszają wtedy modlitwę do swojego idola, która brzmi tak. Nasz Diego, który jest skarbem ziemi, niech będzie poświęcona twoja lewa noga, niech będą pamiętane twoje gole. Jest to dziwne, ale dziwne jest też to, że członkowie tej wiary gromadzą się przed ołtarzami, na których znajdują się fotografie Maradony, mając na sobie jego koszulki i proporczyki z autografami swojego Boga. Ale aby być w tej religii, przeprowadzany jest chrzest, w którym osoba, która chce wstąpić do tej religii, musi odwzorować bramkę, którą Maradona strzelił ręką. Mówiłem wam już o tym, że Diego wiele razy bywał zawieszony. A w lutym 1994 roku, gdy grał w Newell's Boys, irytowało go to, że każdego dnia przed jego domem znajdowało się kilkudziesięciu dziennikarzy. A w lutym wpadł na pomysł, że im pogrozi, to może sobie pójdą, tylko nie zrobił tego w cywilizowany sposób. Nie podszedł do nich porozmawiać, a wyjął grubsze dzieła. Zawołał swoich dwóch kolegów, wychylił się zza Mercedesa i zaczął mierzyć do nich ze swojej wiatrówki. W końcu wystrzelił i trafił jednego z dziennikarzy. Został za to skazany na 2 lata i 10 miesięcy więzienia, ale ostatecznie udało mu się uniknąć kary i została ona zmieniona na karę w zawieszeniu. Z Maradoną nie było zabawy i czasem pokazywał swój latynowski charakter. I pokazał go też w 1986 roku, zaledwie miesiąc po wygraniu Mistrzostw Świata, brał udział w meczu gwiazd, w którym Ameryka grała na resztę świata. Drużyna Ameryki przegrywała 2-0, ale Maradona zdobył bramkę i dołożył asystę i o zwycięzcy musiały zadecydować rzuty karne. Maradona miał okazję skończyć mecz, trafił decydującego karnego, a to co dzieje się potem jest czymś niesamowitym. Do Diego podbiega kolega w błękitnej koszulce i no właśnie, sami widzicie co zrobił. To jest po prostu niesamowite, jak bardzo uzależniony był Argentyńczyk. Jego relacje z dziennikarzami nie były zbyt dobre. Jak sami widzieliście, raz postrzelił ich z wiatrówki, a w 2010 roku, po tym jak zauważył, że jest śledzony przez dziennikarza, zatrzymał się, wysiadł z samochodu i zaczął rzucać w niego kamieniami, a gdyby tego było mało, kopnął go w krocze. Diego naprawdę nienawidził dziennikarzy, co było widać przez całą jego karierę. Maradona był niesamowitym zawodnikiem, a jego życie było naprawdę barwne. Myślę, że niczego w swojej karierze nie żałował, bo osiągnął w niej dosłownie wszystko, a do tego niczym się nie przejmował. Diego po prostu był jedyny w swoim rodzaju. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, a jeśli chcecie pojawić się na początku następnego odcinka, to wiecie co robić. Dajcie znać, o kim robimy następny tego typu film. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.